Tutaj przed rozpoczęciem tej sesji rozmawialiśmy właśnie z panią dr Rzychowską także o potknięciach, tak to nazwijmy, jeśli nie mówić o ewidentnych błędach, które ciągle zdarzają się w podręcznikach do historii na poziomie gimnazjalnym, licealnym i w podręcznikach akademickich. Warto zatem pamiętać, że wbrew rzeczywistości historycznej ciągle jeszcze w wielu podręcznikach rok 1944-1945 jest określany mianem wyzwolenia Polski. My jako punkt wyjścia przyjmujemy tą rzeczywistość historyczną jasną i czytelną, to znaczy zostaliśmy wówczas przez Armię Czerwoną podbici. Jeśli celem Polskiego Państwa Podziemnego, jeśli celem działania tych wszystkich struktur, które działały w konspiracji w czasie wojny, było walczenie niepodległości, to co dzieje się w roku 1944-1945 przynosi diagnozę prostą, to znaczy przynosi sformułowanie tezy o tym, że niepodległość nie została odzyskana. Jeden okupant został zastąpiony drugim. Aresztowania żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, aresztowania urzędników pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego, których dramatycznym i najbardziej spektakularnym finałem będzie proces 16 w Moskwie, są widomym świadectwem tego, że Polska jest przez ościenne mocarstwo podbijana. Jeśli taka jest diagnoza, czyli że tej niepodległości nie ma, recepta może być mocna dla działaczy podziemia wojennego, należy nadal tą niepodległość walczyć. Będziemy mówili o Zrzeszeniu Wolność Niezawisłość, o strukturze, która wywodziła się i ideowo, i personalnie z Armii Krajowej, a więc z Siły Zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, ale warto mieć na uwadze to, że Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, czy w ogóle szerzej boatowski nurt podziemia powojennego, to oczywiście nie całość tych organizacji, z którymi wówczas mamy do czynienia. Czyli ten nurt boatowski to jest tylko jeden z tych trzech najważniejszych i to jest ten nurt, który działa w charakterze ogólnopolskim. Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, a także poprzedniczki tego zrzeszenia, o których będziemy mówili za chwilę, mają ambicje do tego, aby sprawować kontrolę czy prowadzić swoją działalność w skali całej Polski. Poza tym nurtem ogólnopolskim będzie także duża mnogość organizacji boatowskich o charakterze lokalnym, regionalnym, malutkich oddziałików, które utraciwszy kontrolę ze swoim dowództwem będą działały w skali gminy, powiatu, czy czasem będą swoją działalnością obejmowały część przedwojennych województw. Drugi nurt poza boatowskim to oczywiście nurt narodowy z Narodowymi Siłami Zbrojnymi czy z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Wreszcie trzeci, niezwykle istotny, nazywany przez historyków organizacjami nieafiliowanymi, to są te organizacje konspiracyjne podziemne, które powstają po wojnie bez zakorzenienia w tej konspiracji wojennej. Chociażby konspiracyjne Wojsko Polskie, czy u nas na Podhalu zgrupowanie partyzanckie Błyskawice. One oczywiście personalnie korzystają z żołnierzy Armii Krajowej, czy żołnierzy batalionów chłopskich, czy podziemia narodowego. Natomiast nie wychodzą wprost z okresu okupacji, one są budowane powoli. Jeśli chcielibyśmy prześledzić to, co dzieje się w podziemiu boatowskim, w jaki sposób dochodzi do powołania Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, to trzeba mieć na uwadze to, że kolejne mutacje tego podziemia boatowskiego będą wynikiem zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Akcja burza, dekonspiracja żołnierzy Armii Krajowej w czasie burzy z jej dramatycznym finałem, jakim było Powstanie Warszawskie. Dekonspiracja spowodowana również penetracją podziemia polskiego przez wywiad sowiecki. Doprowadzi do tego, że generał Leopold Okulicki w styczniu 1945 roku podejmie decyzję o rozwiązaniu podziemnego Wojska Polskiego. Nie będzie to jednak oznaczało końca konspiracji niepodległościowej. Rolę Armii Krajowej przyjmuje organizacja Niepodległość, która będzie budowana przez generała Augusta Nila, Fridolfa Nila od jesieni roku 1943. Niepodległość będzie się od Armii Krajowej różnić w sposób istotny. Armia Krajowa była już w tym czasie wojskiem o charakterze masowym, tak można to określić. Niepodległość miała być strukturą kadrową, przewidzianą na trwanie w dłuższym okresie okupacji sowieckiej. Jej zadaniem miało być dzierżenie tej idei Polski Niepodległość, przeniesienie tych ideałów niepodległościowych
bardziej sprzyjający okres. Niepodległość zostanie rozwiązana już wiosną 1945 roku, po tym, gdy aresztowany przez Sowietów zostanie i generał Leopold Okulicki, formalny zwierzchnik niepodległości, i jej organizator, generał August Emil Hilderton. Jako że ci dwaj najwyżsi oficerowie nie znajdą się w sowieckich więzieniach, krajowa konspiracja uzna, że ta struktura została zdekonspirowana, na jej miejsce zostanie powołana delegatura sił zbrojnych na kraj, na której czele stanie pułkownik Jan Rzepecki. DSZ będzie strukturą niezwykle specyficzną, dlatego że z jednej strony będzie starał się przejąć kontrolę nad atomizowanymi oddziałami jakowskimi działającymi jeszcze w całym kraju, ale z drugiej strony pułkownik Rzepecki będzie z dużą determinacją dążył do tego, co nazywał rozładowywaniem lasów, czyli do wyprowadzenia konspiracji zbrojnej z podziemia, do zalegalizowania żołnierzy w jawnym życiu. Delegatura sił zbrojnych na kraj będzie istniała kilka miesięcy od wiosny roku 1945 do sierpnia tego roku, kiedy zostanie rozwiązana w konsekwencji konferencji w Poznaniu, w konsekwencji uznania tymczasowego rządu jedności narodowej. Wtedy, kiedy będą rozwiązywały się po kolei wszystkie agendy Polskiego Państwa Podziemnego, także DSZ jako ostatnia emanacja pionu zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego zostanie rozwiązana. Wówczas, 5 września 1945 roku, zostanie przez byłych wysokich oficerów Armii Krajowej, przez oficerów zaangażowanych w działania delegatury sił zbrojnych, powołane Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość jako nowa formuła działalności. Oficerowie będą stawiali prostą diagnozę. Drogą zbrojną, w przekonaniu twórców Zrzeszenia WIN, niepodległości wywalczyć się w roku 1945 nie da. Dlatego, że nie chodzi tylko i wyłącznie o pokonanie Bieruta i Gomułki i ich stronników, ale żeby wywalczyć niepodległość drogą zbrojną, trzeba by pokonać Związek Sowiecki. To jest kompletnie niemożliwe. Dlatego tym wydarzeniem, które ma nadejść, a do którego będzie się odwoływało podziemie, będą wolne wybory zapowiedziane w lutym 1945 roku w czasie konferencji jałtańskiej. Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość będzie zatem podkreślało w swojej deklaracji ideowej, wyborów sfałszować nie dano. Oto będzie, to będzie ta stawka, o którą się będzie toczyła gra. O tą samą stawkę w inny sposób, w jawnej działalności będzie walczył Stanisław Mikołajczyk i PSL, czy Karol Popiel i Stronnictwo Pracy. Podziemie będzie sobie zdawało sprawę z tego, że tylko zwycięstwo w wyborach może odmienić los Polski, przy czym zakładano w sposób oczywisty, że jeśli wybory nie zostaną sfałszowane, to komuniści nie będą mieć szansy ich wygrać. Zatem jedynym, można powiedzieć, zadaniem podziemia było doprowadzić do tego, aby te wybory były rzeczywiście wolne i nieskrępowane. Na czele pierwszego zarządu głównego WIN-u stanął Jan Rzepecki, człowiek wyznaczony na następcę jeszcze przez generała Leopolda Okulickiego, ważny oficer Armii Krajowej, który kierował później delegaturą sił zbrojnych, przeszedł w sposób jakby naturalny do WIN-u, zostając jego pierwszym prezesem. Specyfika Zrzeszenia Wolność, Niezawisłość była jednak taka, że uznano, że skoro nie walczymy drogą zbrojną, skoro chcemy osiągnąć cel polityczny, jakim jest zwycięstwo w wyborach, zatem rezygnujemy z nomenklatury wojskowej. Nie mamy do czynienia z komendantami, ale z prezesami. A wysocy oficerowie Armii Krajowej i Wojska Polskiego przestają posługiwać się oficjalnie stopniami wojskowymi. Nie mamy do czynienia z komendami, mamy do czynienia z zarządami. I w ten sposób formowany jest także pierwszy zarząd główny. Działał krótko, od września 1945 roku do listopada tego roku, kiedy następuje duża wsypa w Warszawie, w jej konsekwencji wpada Jan Rzepecki i jest tym prezesem WIN-u, który dość niechlubnie zapisał kartę aresztowania. W toku przesłuchań, rozmów z wysokimi funkcjonariuszami MBP doszedł z nimi do porozumienia, postanowił ujawnić struktury zrzeszenia w zamian za gwarantowaną oficerskim słowem honoru przez utraków niekaralność jego podwładnych. I rzeczywiście znaczna część podwładnych pułkownika Rzepeckiego wpada wówczas w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, który oczywiście danego słowa honoru nie dotrzymuje. Ci ludzie, którzy zostają przez Rzepeckiego zdekonspirowani, zostają właśnie następnie aresztowani. Jedną z tych postaci, po którą bezpieka przechodzi, jest pułkownik Franciszek Niepokójczycki, halny, który
serwuje się ucieczką przez okno i to on stanie na czele drugiego zarządu głównego winu, który będzie odbudowywał strukturę zrzeszenia, które będzie starał się to zrzeszenie wprowadzić na ten właściwy, zapowiadany deklaracji ideowej nurt działania. A tak jak pierwszy zarząd główny, możemy określić mianem zarządu warszawskiego. Składał się przede wszystkim z oficerów funkcjonujących w Warszawie i w okolicach. Tak, drugi zarząd główny jest zarządem krakowskim, małopolskim. Sam Niepokój Kulczycki co prawda będzie ukrywał się na Śląsku, ale większość jego współpracowników będzie działała i funkcjonowała na co dzień w Krakowie. Ten okres działania Niepokój Kulczyckiego od jesieni roku 1945 do jesieni roku 1946. Ten rok jego prezesury jest najlepszym okresem w dziejach Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, które osiąga wtedy największy rozwój organizacyjny, wykazuje największą prężność w działalności, jednocześnie przeprowadza szereg przedsięwzięć o charakterze politycznym, o którym będziemy jeszcze mówić. No wtedy ta struktura winu jest najbardziej rozbudowana, będzie obejmowała od obszarów przez okręgi, inspektoraty, obwody, rejony, aż te najmniejsze jednostki organizacyjne, czyli koła, ale czasem kropkami czy placówkami. Jeśli popatrzymy na mapę Polski, to za czasów Niepokulczyckiego win będzie obecny w dużej części tej Polski pojałtańskiej. Najsilniejszy będzie oczywiście na ścianie wschodniej i południowej Polski, ale będzie również aktywny w Polsce centralnej, co było dość niespotykane w konspiracji tej powojennej. Będzie miał niezwykle prężne struktury także na tych ziemiach zachodnich. Będzie starał się zbudować swoje jednostki organizacyjne na ziemiach północnych, a więc tych uzyskanych kosztem III Rzeszy. Szacuje się, że za kadencji Niepokój Kulczyckiego drugi zarząd główny winu mógł liczyć na aktywność co najmniej 30 tysięcy działaczy i żołnierzy podziemia w skali ogólnopolskiej. Specyfiką winu było jednak to, że choć teoretycznie zakładano, że będzie on organizacją o charakterze politycznym, to ten polityczny wymiar działalności przyjął on głównie w obszarze południowym, czyli u nas w Małopolsce. Tu także były oddziały zbrojne podporządkowane winowi, ale było ich stosunkowo niewiele. Natomiast ściana wschodnia to jest struktura organizacyjna, która w bardzo wielu wypadkach nie zmieniła się właściwie w ogóle od czasów wojny. To są partyzanci, którzy funkcjonują w tych samych oddziałach i pod tymi samymi dowódcami, przechodząc płynnie z Armii Krajowej przez DSZ do winu i często, jak czytamy ich protokoły przesłuchań po aresztowaniu, często nawet nie mieli świadomości tego, że na tych najwyższych piętrach ta nazwa się zmieniała, idea była trochę inna, bowiem ta podstawowy cel był ciągle ten sam, odzyskanie niepodległości. Za chwileczkę będzie wystąpienie dotyczące tarnowskiego winu i w nim Państwo usłyszycie, że wsypa drugiego zarządu głównego winu zaczęła się od aresztowań tutaj w inspektoracie tarnowskim, doprowadziła do wpadki brygad wywiadowczych w Krakowie, a w konsekwencji całego drugiego zarządu głównego winu i pułkownika Franciszka Niepokulczyckiego. Honi na krótko prezesem trzeciego zarządu głównego winu zostanie Wincenty Kwieciński, a władza w winie, tak to możemy powiedzieć, wraca do Warszawy. Wincenty Kwieciński, ważny oficer Armii Krajowej, związany przez większość swojej służby konspiracyjnej z pionem wywiadu AK, wpadnie bardzo szybko, obejmie prezesurę jesienią roku 1946, czyli z początkiem zimy tego roku, natomiast już w styczniu roku 1947 zostanie aresztowany, bowiem okaże się, że jeden z jego najbliższych współpracowników był jednocześnie konfidentem bezpieki. Po Wincentym Kwiecińskim nastąpi ten najbardziej heroiczny okres działania Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. Powstanie czwarty zarząd główny, na którego czele stanie chyba najbardziej znany dzisiaj z prezesów winu, czyli podpułkownik, dzisiaj już pułkownik Łukasz Ciepliński, pułk Ostrowski. W czasie, kiedy będzie zostawał prezesem winu, Ciepliński będzie już działał w Małopolsce, głównie w Krakowie. Natomiast jego doświadczenie konspiracyjne z okresu wojny to przede wszystkim kierowanie strukturami jakuskimi na Rzeszowszczyźnie. I tak też czwarty zarząd główny winu będzie w przeważającej części
składał się z byłych oficerów Armii Krajowej, właśnie z Inspektoratu Rzeszowskiego AK, którzy w przeważającej części już po akcji Burza zostali przerzuceni do Małopolski jako zdekonspirowani w swoim naturalnym terenie działań. Cierpiński będzie kierował zrzeszeniem w momencie, kiedy jego świetność będzie już dawno skończona. Ten ostatni rok funkcjonowania GIN-u do przełomu roku 1947-1948 to moment, w którym Cierpiński będzie mógł liczyć na nie więcej niż 2-3 tysiące działaczy skupionych głównie w Polsce Południowej. W dużej mierze będą to też struktury, które będą pobudzane czy reanimowane przez współpracowników Cierpińskiego, stąd duże zaangażowanie winowców, chociażby z okręgu rzeszowskiego. Warto pamiętać o tym, że to jest też moment najtrudniejszy dla podziemia w skali ogólnopolskiej, dlatego że konsekwencją rozbicia trzeciego zarządu głównego GIN-u, o tym jeszcze będziemy mówić, będzie także sypa wśród większości stronnictw politycznych działających w konspiracji. Z drugiej strony sfałszowane wybory ze stycznia roku 1947 i ogłoszona później przez komunistów amnestia przyniesie bardzo poważną konsekwencję, jaką będzie wyjście z podziemia kilkudziesięciu tysięcy partyzantów. Będzie to też konsekwencją olbrzymiej akcji pacyfikacyjnej, którą zimą przed styczniowymi wyborami 1947 roku przeprowadzą komuniści. Dlaczego wtedy? Dlatego, że pragmatyka wojny partyzanckiej przewidywała, że na zimę większość oddziałów była wymobilizowana. Miały mobilizować się ponownie wiosną, w lasach, w górach pozostawały tylko sztaby partyzanckie. Przeciwko tym sztabom partyzanckim od listopada 1946 roku przeprowadzano zmasowane akcje w skali ogólnopolskiej, przy czym, o czym warto pamiętać, Bezpieka jako najbardziej zagrożone tereny, i te były najdotkliwiej doświadczane pacyfikacjami i ogłowami, uznała ścianę wschodnią i ścianę południową Polski. To tu znajdowały się dowództwa tych najgroźniejszych z punktu widzenia komunistów dowódców partyzanckich, co było w dużej mierze naturalne o tyle, że to były najlepsze warunki do prowadzenia tej partyzantki na wschodzie masy, na południu góry, a na wschodzie dodatkowo jeszcze ważny element, jakim było nałożenie się na siebie dwóch poziomów siatek, czyli z jednej strony żołnierzy partyzantów z okresu wojennego, którzy już na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie, czy patrząc niżej na Podkarpaciu działali w czasie wojny, i tych, którzy przeszli na zachód linii Herzona z terenów wcielonych do Związku Sowieckiego. Więc tam to nasilenie oddziałów było stosunkowo największe. Te akcje obławy doprowadziły do rozbicia wielu sztabów partyzanckich, które w tym czasie się liczyły, i dlatego bardzo wielu żołnierzy podziemia wiosną po prostu nie miało gdzie wracać. Nie było dowódców, dowódcy zostali aresztowani albo zamordowani przez bezpiekę, zginęli w walce, czasem śmiercią samobójczą, tak jak u nas w Małopolsce Józef Kuraś Ogień czy Mieczysław Wątolny Mściciel. Ich podwładni po prostu wiosną nie mieli pod czyją komendę wracać, i stąd decyzja o skorzystaniu z amnestii. Zatem prezesura Łukasza Cierpińskiego przypada na moment, w którym następuje załamanie nastrojów społecznych. Z jednej strony szeregi podziemia dramatycznie się kurczą w roku 1947. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na wielką socjotechniczną operację, jaką były sfałszowane wybory ze stycznia 1947 roku, to możemy dostrzec, że zmienia się również nastawienie społeczne. Do sfałszowanych wyborów to poparcie dla podziemia niepodległościowego, czy politycznego, czy zbrojnego, było dość powszechne. Po sfałszowanych wyborach, gdzie ludzie często byli zmuszani do jawnego, manifestacyjnego głosowania, rodzi się to, co Orwell będzie nazywał w swojej słynnej książce Dwójmyślenie. Znaczy, co innego myślimy, co innego robimy. Skala terroru, skala represji jest tak duża, że podziemie w coraz mniejszym stopniu może liczyć na oparcie w terenie, i to też staje się bardzo bolesnym doświadczeniem dla Łukasza Cierpińskiego i jego podwładnych. Jeśli chcielibyśmy spojrzeć na Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość z punktu widzenia jego aktywności, to prowadził on działalność dość typową organizacji konspiracyjnych, czyli z jednej strony wywiad, z drugiej strony propagandę, tą propagandę przedwyborczą.
starał się przełamywać komunistyczny monopol informacyjny, prowadził, co odróżniało go od podziemia zbrojnego, bardziej zmasowaną działalność o charakterze politycznym. Kluczowa była samoobrona. Tu również będziecie Państwo słyszeli o bardzo ważnym oddziale osłonowym inspektora Tatarnowskiego, który przeprowadzał udane akcje mające służyć ochronie między innymi struktur tarnowskich, ale nie tylko, bo miało to też konsekwencje dla spowolnienia aresztowań także w Krakowie. W ramach tej samoobrony możemy mówić o rozwijaniu posterunków milicji, bezpieki, więzień, obozów, z których podbijano aresztowanych już konspiratorów. Ważne były akcje dyscyplinujące, które z kolei służyły jako pewien straszak dla tych osób, które wspierały reżim. Wreszcie akcje ekspropriacyjne, które miały służyć zdobywaniu pieniędzy. Jeśli na działalność zrzeszenia, rzecz jasna. Jeśli mówimy o działalności wywiadowczej, to tym człowiekiem, który za nią odpowiadał najpierw w obszarze południowym Winu, a później przy prezesie Niepokojczyckim, który prowadził chyba najbardziej, można powiedzieć, sławił tej aktywności, był Edward Zymek Strzałkowski, oficer brygad wywiadowczych, aktywny oczywiście już od czasów II wojny światowej. Człowiek, który potrafił zbudować sieć informacyjną sięgającą głęboko także w struktury komunistycznej bezpieki, służb więziennych, czasem strażników w obozach i w aresztach, dzięki czemu udało się w wielu wypadkach ochraniać działaczy Winu przed aresztowaniami czy ubiegać działania bezpieki. Ta mapa, którą widzicie Państwo, czy ten plan, który widzicie Państwo po prawej stronie slajdu, to plan budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, który podwładnik Zymka zdobyli. Do niego była specjalna legenda, z której wynikało, że winowcy mieli rewelacyjną orientację, dokładnie wiedzieli, w których celach, które pokoje w piwnicach to cele, które pokoje na górze są pokojami śledczymi, kto w którym pokoju siedzi. Innymi słowy, to WUPP było rzeczywiście rozpracowane dość dobrze, przynajmniej topograficznie. Natomiast po wpadce drugiego zarządu głównego Winu te wszystkie materiały stały się oczywiście materiałem niezwykle obciążającym Zymka Strzałkowskiego, który świadom też swojej rozległej wiedzy o działaniach konspiracyjnych próbował popełnić samobójstwo, wyskakując z drugiego piętra na dziedziniec Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Dlatego widzicie go Państwo na zdjęciu z procesu z Laską przeżył. Niestety ten upadek miał zmiażdżoną prawą część ciała i to stało się dla bezpieki bardzo dogodnym elementem nacisku podczas przesłuchań. Stąd, choć Zymek Strzałkowski starał się zachowywać w śledztwie bardzo poprawnie, nie zawsze był w stanie to robić, tym bardziej, że poddawano go również podczas śledztwa działaniu środków farmakologicznych, które miały go skłaniać do składania obszerniejszych zeznań. Jeśli mówimy o propagandzie, to musimy pamiętać, że ta propaganda miała przede wszystkim charakter przedwyborczy, to znaczy z jednej strony starano się podtrzymać ducha oporu w narodzie, z drugiej strony przekonać ludzi o tym, że Polska Partia Robotnicza nie jest normalną partią, ale jest po prostu sowiecką agenturą w Polsce. Ale miała też oczywiście ten swój wymiar najbardziej praktyczny, czyli przekonywać wszystkich, że w czasie wyborów należy głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe, na jedyną partię, która reprezentowała wówczas siły niepodległościowe i mogła odmienić los Polski. A poszerzaniu świadomości służyła też działalność informacyjna, czyli przede wszystkim wydawanie konspiracyjnej prasy. Tej prasy wydawano wiele tytułów, niektóre o zasięgu lokalnym, niektóre tak jak Orzeł Biały wydawane w Małopolsce, ale odnajdywane były także nawet na Pomorzu, czyli miały ten kolportaż. Możemy tak założyć optymistycznie niemal ogólnopolski. Działalność informacyjna była o tyle ważna, że musimy pamiętać o tym, że mówiąc o roku 1944, 1945, 1946, 1947, mówimy o społeczeństwie, które żyje w zupełnie innej dobie informacyjnej niż my dzisiaj. O społeczeństwie, które w przeważającej części o różnych wydarzeniach dowiaduje się z wieców we wsiach, czy z prasy, która wówczas była w pełni kontrolowana przez komunistów. Zatem gazetki, ulotki informacyjne to było to, co miało służyć przełamaniu monopolu informacyjnego komunistów. Nie zawsze się to udawało.
w tle warto pamiętać o tym, że mamy do czynienia z taką działalnością na wyższym poziomie, to znaczy w strukturach gminy powstają referaty szkoleniowe, diagnozy sytuacji, ale również plany pewnych reform społecznych czy rozwiązań, które powinny być wdrażane już po odzyskaniu niepodległości. Te wszystkie działania oczywiście siłą rzeczy zostały jedynie na papierze i zostały wprowadzone w życie. Jan Rzepecki był tym prezesem GIN-u, który uznał, że należy prowadzić działalność w kraju, który przekonywał, że w konsekwencji decyzji wielkich mocarstw o uznaniu tymczasowego rządu jedności narodowej, na czele którego stoi Edward Ostrowo-Morawski, ale który jest w pełni kontrolowany przez komunistów, przyszłość Polski rozegra się nad Wisłą. Dlatego pierwszy zarząd główny GIN-u zerwał łączność z władzami konstytucyjnymi Polski w Londynie. Niepokulczycki był tym prezesem, który tą łączność odbudował, ale co więcej wysłał na zachód emisariuszy, w tym podpułkownika Józefa Maciołka, którzy stworzyli za granicą w Wielkiej Brytanii, ale z siedzibami również w innych miastach europejskich, delegaturę zagraniczną GIN-u. Ona oczywiście miała kilka takich priorytetowych celów działania. Pierwszym było nawiązanie po raz kolejny właśnie łączności z konstytucyjną władzą polską w Londynie. Z drugiej strony chodziło o kontakty dyplomatyczne i walkę o sprawę polską na arenie międzynarodowej, ale i taka była praktyka już od przełomu lat 40. i 50. Delegatura zagraniczna współpracowała również z wywiadem amerykańskim i brytyjskim, przekazując Brytyjczykom i Amerykanom informacje o rzeczywistości za żelazną kurtyną. Spośród działań politycznych realizowanych przez Zrzeszenie wydaje się, że poza na przykład memoriałem do ONZ sformułowanym przez GIN i wysłanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ, czy kilkoma pismami rozsyłanymi, czy to do przekazywanymi prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czy przywódcom państw wolnego świata, tym największym osiągnięciem było powołanie Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznej Polski Podziemnej, który powstał w współpracy z Wacławem Lipińskim, Piłsudczykiem i Włodzimierzem Marszewskim, reprezentującym obóz narodowy. WIN reprezentował w tym ciele Wincenty Kwieciński, Adam Obarski reprezentował z kolei socjalistów. Komitet miał być taką namiastką podziemnego parlamentu, koordynującą działania tych sił niepodległościowych, które wówczas znajdowały się w konspiracji. W naturalny sposób w podpadce Wincentego Kwiecińskiego pociągnęło to za sobą również sypę komitetu i doprowadziło do rozbicia tak naprawdę tych środowisk politycznych, które jeszcze wówczas działały. A tak jak mówiliśmy na początku, WIN miał być organizacją polityczną, ale w realiach terroru komunistycznego było to całkowicie nie do zrealizowania, dlatego aktywnych pozostało bardzo wiele oddziałów zbrojnych WIN-u, z których większość tych najbardziej znanych działała na ścianie wschodniej. Wydaje mi się, że chyba najgłośniejszym oddziałem winowskim dzisiaj, czy dowódcą winowskim dzisiaj jest cichociemny major Hieronim Dekutowski-Zapora, działający na Lubelszczyźnie, ale warto pamiętać o innych dowódcach głośnych, choćby o kapitanie Kazimierze Kamińskim-Huzarze, który działał na pograniczu Mazowsza i Białostocczyzny i był tym dowódcą partyzanckim, który bronił się najdłużej, do 1952 roku walczył na czele dużego zgrupowania. Szacuje się, że jeszcze na przełomie roku 1951 i 1952 był w stanie zmobilizować od 100 do 300 partyzantów. Oddziały winowskie miały na swoim koncie wiele sukcesów w walce z bezpieką. Nie mamy czasu na to, aby się w ten temat zagłębiać, ale warto wskazać, że miały też taki rys specyficzny, chociażby współpracę z ukraińską powstańczą armią, która doprowadziła do tego, że oddziały winowskie i łukowskie w maju 1946 roku wspólnie zajęły Kubieszyn. To jest o tyle ciekawe, że pułkownik Niepokulczycki był później pytany przez bezpiekę przez prokuratora podczas procesu właśnie o to porozumienie podpisane najpierw przez DSZ, a później podtrzymane przez GIN z UPA, jak stawiano mu zarzut za tę współpracę z ukraińską powstańczą armią. Odpowiedź Niepokulczyckiego wydaje się takim bardzo jasnym świadectwem tego, jakie były dążenia dowództwa podziemia. Mianowicie Niepokulczycki tłumaczył, że
Porozumienie z UPA było jedyną szansą na ochronienie ludności polskiej cywilnej, właśnie tam, na południowym wschodzie pojałtańskiej Polski, przed akcjami UPA. I tłumaczył, że na pytanie prokuratora, czemu takiego porozumienia nie zawarła z upowcami komunistyczna władza, Niepokulczycki ze spokojem tłumaczył, dlatego, że jego też tego porozumienia nie zawierał, gdybym miał jedną czy dwie brygady wojsk. Po prostu bym posprzątnął się całe towarzystwo, prawda? Czyli można powiedzieć, siła tego podziemia łukowskiego, której Wim nie był już wtedy w stanie przełamać, powodowała, że to porozumienie było konieczne, ale jednocześnie było też dotkliwe dla bezpieki, choćby po zajęciu Kubieszowa. Żeby zilustrować tylko te działania podziemia, tutaj Państwo macie taką mapkę, która pokazuje, jest może specjalnie czytelna, ale ten żółty pas po prawej to oczywiście kresy utracone. Te czerwone punkty to są punkty najważniejszych starych zbrojnych prowadzonych nie tylko przez oddziały Winowskie, ale w ogóle przez polskie podziemie niepodległościowe po wojnie. Warto o tym pamiętać, żeby mieć jakby świadectwo skali tego zjawiska, przy czym ta mapa, która powstała w oparciu o stworzony przez IPN Atlas Podziemia Niepodległościowego, uwzględnia tylko te starcia, w których zginęło co najmniej 5 lub więcej osób. Bo gdybyśmy chcieli uwzględnić wszystkie akcje istotne, ale w których ofiar było mniej, to na wschodnich rubieżach czy na południu Polski to po prostu byłaby jedna czerwona plama. I warto pamiętać o tym, że te akcje podziemia były na tyle dotkliwe, że jeszcze w roku 1946 możemy mówić o tym, że to, co nazywalibyśmy Polską powiatową czy Polską gminną, znajdowało się faktycznie pod kontrolą podziemia, przynajmniej na ścianie wschodniej i południowej Polski. Tam komuniści poza miasta powiatowe bez silnej obsady wojska raczej nie wyjeżdżali. A jeszcze na przykład w październiku 1946 roku zdarzały się takie rajdy jak rajd połączonych oddziałów porucznika Leona Taraszkiewicza Jastrzębia i sierżanta Józefa Struga Ordona na wschodzie, który w ciągu jednego dnia doprowadził do rozbicia posterunków milicji w Cycowie, Łęcznej i Milejowie, do rozbrojenia oddziału włoskiego między Włodawą a Chełmem, a później do opanowania Włodawy i rozbicia tam więzienia, którego konsekwencją było uwolnienie z tego więzienia, z tego aresztu 100 więźniów. To jest jeszcze świadectwo siły podziemia jesienią 1946 roku. Później przychodzi czas tych wielkich obłat, które przynoszą finał w postaci sfałszowanych wyborów i akcji amnestyjnej, w której podziemie się ujawnia w znacznej części. Choć wiele oddziałów jeszcze usiłuje prowadzić walkę. Działalność WIN-u jako niezależnej organizacji kończy się na przełomie roku 1947 i 1948, wtedy kiedy wpada czwarty zarząd podziemny. Ale Stefan Cienko, bardzo ważna osoba z czwartego zarządu głównego WIN-u, ten człowiek najniżej po prawej, oficer wywiadu Armii Krajowej z lat wojny, został działacz czwartego zarządu głównego WIN-u, został nakłoniony przez bezpiekę do współpracy. W oparciu o tą jego zdradę bezpieka rozpoczęła w roku 1948 jedną z największych operacji prowokacyjnych w dziejach NBP, czy w ogóle w dziejach komunistycznej bezpieki w Polsce. Operacja o kryptonimie Cezary, która będąc niezwykle skomplikowanym działaniem, w skrócie polegała na tym, że stworzono fikcyjną piątą komendę WIN-u, legendowaną przez Sieńkę. Czyli Sieńko był tą osobą, która miała sprawić, aby i delegatura zagraniczna, i działacze podziemia w Polsce uwierzyli, że ta piąta komenda jest prawdziwą organizacją niepodległościową. Problem polegał na tym, że na czele tej piątej komendy stali kadrowi funkcjonariusze bezpieki albo ich współpracownicy. Przy czym operacja została tak skonstruowana, że aresztowany Sieńko miał operacyjnie przez chirurga zrobioną ranę postrzałową ramienia, zwolniono go z aresztu tak, że wiedziało o tym tylko kilku oficerów bezpieki w centrali, a oficjalnie go zesłano po wszystkich wojewódzkich, powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego, zanim listy gończy. W ten sposób uwiarygodniono postaci, które Państwo widzą powyżej, to Leon Andrzejewski, funkcjonariusz bezpieki, Henryk Bendrowski, dwie osoby, które były najważniejsze dla przeprowadzenia operacji Cezary. Agenci do tej operacji, czyli zwerbowani działacze podziemia, byli do niej wprowadzani w ciemno, czyli nawet oni byli przekonani, że infiltrują prawdziwą organizację niepodległościową. Maestria tej gry operacyjnej polegała na tym, że
prowadzono w jej ramach bardzo wiele wątków, natomiast dwa były najważniejsze. Jednym było dezinformowanie delegatury zagranicznej Minu, a przez nią wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego, a kilkadziesiąt wątków krajowych było ukierunkowanych na infiltrowanie jeszcze wciąż działających ośrodków niepodległościowych, ośrodków podziemia w kraju, przy czym najważniejszy z tych wątków krajowych zmierzał do ujęcia kapitana Kazimierza Kamińskiego-Huzara, tego dowódcy z Mazowsza, który rzeczywiście wpadł w roku 52 w ramach operacji Cezary, został aresztowany, a następnie skazany na karę śmierci i stracony. My dzisiaj spotykamy się w 70. rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale warto pamiętać o tym, że być może bardziej znanym świętem związanym z winem jest 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest ten paradoks, prawda? WIN chciał być tą organizacją polityczną, natomiast jest rozpoznawalny wciąż jako jedna z tych najaktywniejszych zbrojnych organizacji podziemia powojennego. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jako że jest to rocznica zamordowania pułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowników z 4. Zarządu Głównego WIN. Także symbolicznie ten 1 marca to jest koniec oporu niepodległościowego w skali obrony polskiej. Dziękuję bardzo.